Aż do grobu. Przepraszam, a pan nie tutejszy? Nie tutejszy. A skąd? Z Kijowa. Studiowałem tam, na uniwersytecie. A, na uniwersytecie? I tam nauczyli pana krytykować starszych? Tam. Nauczyli mnie, że trzeba działać, a nie gadać. Musicie wiedzieć, co się dzieje na świecie. A co mnie obchodzi świat? Tyle, co ja go obchodzę. Ma rację. W świętej księdze napisano, kiedy plujesz w powietrze, opluwasz własną twarz. Nonsens. Nie można zamykać oczu na to, co się dzieje na świecie. Ma rację. Ten ma rację i tamten ma rację. Jak oboje mogą mieć rację? Mogą. I ty także, jeśli się pytasz. Racja. Na naiwność nie ma lekarstwa. Pomyślności w szabas tebie. Pomyślności. Pewnie, mój serek, zamówienie rabina. Oczywiście. Więc pan z Kijowa jest rep? Perczyk. Perczyk? Świeżo pan przybył. Jak mówi Abraham, jestem obcy w obcym kraju. To mówi Mojżesz. Wybacz, bo jak mówi Dawid, jestem powolny w mowie i powolny w języku. To także Mojżesz. Na powolnego w języku to mówi nawet sporo. Pewnie, mój serek. Weź kawałek. Nie mam grosza, ale nie jestem żebrakiem. Proszę, żebyś przyjął. Będę miał błogosławieństwo. No dobrze, zrobię to dla pana. Dziękuję. To nie zbrodnia bez biedy. Zbrodnie to specjalność bogatych. Ale pewnego dnia ich bogactwo będzie nasze. To dobrze, ja się zgadzam. Jeżeli oni nie będą mieli nic przeciwko temu... A kto sprawi ten cud? Ludzie. Prości ludzie. Tacy jak my? Jak ja. Bzdury. A zanim przyjdzie szczęście, to z czego ty będziesz żył? Będę uczył dzieci. Ma pan dzieci? Mam 3 córki. Będę je uczył. Otworzę ich umysły dla wielkich idei. Jakich idei? W Biblii jest dość nauk na dzisiejszy czas. Jestem biedakiem, więc jedzenie za lekcję. Zostań z nami na szabas. Pomyślności w szabas, dzieci. Pomyślności, tato. Dzieci, to jest Perczyk, a to są moje 3 córki. Ta jest moja, ta jest moja, ta jest moja, a to nie jest moja. To jest moja. Więc wreszcie raczymy się zjawić. A to też jest moja. Żona. Dzieci, pomóżcie mi w kuchni. Tewie, mam ci coś do powiedzenia. Sza, modlę się. Rzeźnik Lejzo chce się z tobą zobaczyć. Rzeźnik? A o co mu chodzi? Nie wiem, ale mówi, że to ważne. Co może być ważnego? Przecież nie mam nic do zarżnięcia. Porozmawiasz z nim? O czym? Jeżeli myślisz, że kupi moją nową krowę, to może o tym zapomnieć. Tewie, ty nie bądź głupi jak woł. Jeżeli człowiek mówi, że ma ważnego coś do powiedzenia, to chyba warto z nim porozmawiać. Dobrze, poszaba się. Porozmawiaj z nim. Motel była tu jęta. Widziałem ją. Jeśli oni się zgodzą, to może być dla nas za późno. Nie martw się, Cejkla. Znalazłem kogoś, kto sprzeda mi swoją używaną maszynę do szycia. Za parę tygodni zbiorę trochę pieniędzy i wtedy twój ojciec... Za parę tygodni będzie za późno. A co my możemy zrobić? Możesz poprosić ojca o moją rękę zaraz, dziś. A dlaczego on miałby się zgodzić? Jestem tylko biednym krawcem. A ja jestem tylko córką biednego mleczarza. Porozmawiaj z nim. Jeżeli twój ojciec odpowie, że nie, to jest już koniec. Na wrzeszczy nam. Motel! Jestem tylko biednym krawcem. Nawet biedny krawiec ma prawo do odrobiny szczęścia. Może i tak. Porozmawiasz z nim, powiedz. Dobrze, porozmawiam z nim. Cejkla, przygotuj stół do wieczerzy. Reptewie. Później, motor, później. Pomyślności w szabas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jak powiedziałem. Dobrze, przyszedłeś, siadaj.
Napijmy się. Nie chcę urazić cię odmową. Jak tam ci idzie, tebie? A jak ma iść? No właśnie. A tobie? Tak samo. To szkoda. Jak tam twój szwagier w Ameryce? Ja myślę, że dobrze. Pisał? Już dawno. Więc skąd wiesz? Gdyby mu szło źle, to by napisał. Można? Pewnie. Ty chyba wiesz, dlaczego się chciałem z tobą widzieć. Tak, ja wiem, ale szkoda mówić na ten temat. Niby dlaczego? Co znaczy dlaczego? Jakie miałbym się jej pozbyć? Masz kilka innych poza nie. No tak, dziś chcesz jedną, a jutro będziesz chciał dwie. A co ja zrobię z dwiema? To samo, co z jedną. Debbie, ty sobie żartujesz, a to jest dla mnie ważna sprawa. Dlaczego taka ważna? Szczerze mówiąc, z powodu samotności. Samotności? O czym my rozmawiamy, Leblazer? Ty nie wiesz? Ja wiem, że o mojej nowej krowie, tej, którą chcesz ode mnie kupić. O twojej nowej krowie? Żeby nie być samotnym? Co w tym śmiesznego? No bo miałem na myśli twoją córkę, Cajtlę. Moją córkę, Cajtlę? Naturalnie. Widuję w mojej rzeźni każdy czwartek. Robi dobre wrażenie. Podoba mi się. A jeśli chodzi o mnie, to ty wiesz. Mam własny interes, dom, służącą. Czemu my nie mielibyśmy przypaść sobie do gustu? Podajmy sobie ręce i niech to będzie nasza umowa. Żaden posag nie wchodzi w rachubę. Wprost przeciwnie, ty od tego nie zbiedniejesz. Wstyd, wstyd i hańba. Co to znaczy, że ja nie zbiednieję? Moja cejtla nie jest do sprzedania, rozumiesz? Jak sobie chcesz, dobrze. Nie będziemy mówili o pieniądzach. Najważniejsze, żeby były. I ja będę dla niej dobry. Słyszysz, Tewie? Co ty o tym myślisz? Co ja o tym myślę? Co ja myślę? Ja go nigdy nie lubiłem, bo dlaczego miałbym go lubić? Ja wiem, można z nim ciekawie porozmawiać. O wątróbce albo o cynaderkach. Z drugiej strony, nie wszyscy muszą być uczeni. Jeżeli masz pieniądze, nikt nie powie ci, że jesteś głupi. A przy rzeźniku moja córeczka nigdy nie zazna głodu. Oczywiście jest problem. On jest o wiele starszy od niej i to jest jej problem. Ona jest o wiele młodsza od niego i to jest jego problem. To jest dobry człowiek. Kocha ją. Będzie chciał ją uszczęśliwić. Co ja o tym myślę? Stoi, umowa. Zgadzasz się? Zgadzam. Och, Tewie, to cudownie. Wypij. Twoje zdrowie. Nie, przyjacielu, twoje. No to nasze wspólne zdrowie. Za umowę. Za umowę i naszą pomyślność. Za dobre zdrowie i szczęście. A najważniejsze, lachaim, by żyć. Lachaim, 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 by żyć. Za tego, co god tatusiem zwą, za przyszłą żonkę mą. Bij lachaim, by żyć, lachaim. Lachaim, lachaim, by żyć. Zarwany ma, ale warto żyć. Szczęśliwym warto być. Bij lachaim, by żyć. Pan Bóg nie widzi radość, ja rozumiem, bo choć czasem płakać chcę. Zaraz mu uczynię zadkość, bo mam dzisiaj powód, by radować się. By żyć, lachaim, za cejtlę mą córkę. Jej mąż, szczęśliwy mężuś, to właśnie ja. Wypić więc trzeba za. Pij, lachaim, by żyć. Wiesz, Tewie, po ślubie będziemy spokrewnieni. Będę do ciebie mówił, tato. Tato? Zawsze chciałem mieć syna, ale takiego, co by był ode mnie trochę młodszy. Dobry wieczór. Dobry wieczór.